Hej Kasiemka, witam serdecznie prosto z lasu. Poniedziałek 14 października. Ja oczywiście w lesie. Jest i flamingowa torba. Są rękawiczki. No i co? No i są śmieci. Już tutaj widzę, patrzcie. Jest tu butelka zwrotna. 50 groszy będzie jak nic. No i na początku odcinka chciałem gorąco, gorąco pozdrowić Tenię. Tenia, raz, dwa, trzy. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę dużo zdrówka, bo Tenia właśnie pisze, że ogląda odcinki, łapki zostawia, no ale ze względów zdrowotnych no nie może pisać komentarzy, a więc czekamy na ciebie, dużo zdrowia. O, jedzie pociąg, tak? Czy jedzie? Dobrze mi się wydaje. Tak więc Tenia, dużo zdrówka dla ciebie. Tenia też pisze, jedzie pociąg. Tenia też pisze, że jak no, wróci do Unii zdolność pisania, to będzie komentować, tak więc Teniu, wielkie dzięki za to, że jesteś. Czekam na twoje komentarze. No i co, no dużo zdrówka od nas, tak więc Tenia też pozdrawia wszystkich widzów mojego kanału. No i co, no tak to niestety wygląda, nie? Zdesperowana butelka tu się pojawiła. Jakiś Intercity przejechał, nawet nie wiem jaki. Lechu by wiedział na pewno. I z papugą, no papuga też dla ciebie dużo zdrówka. Bo z tego co słyszę i wiem, no to nie jest wesoło, no ale przeżyjemy, przetrwamy wszystko. Także dużo zdrowia dla wszystkich. No, Flaming też już dzisiaj był na badaniach. Ale dobra, nie o tym. Co? Ja oczywiście w lesie. To jest takie miejsce, w którym często tu bywałem. Pierwsza akcja to była to, jak wspólnie właśnie z Nadią bardzo dużo worków ze śmiećmi stamtąd żeśmy wynieśli. A teraz to tak wpadam profilaktycznie, no ale widzicie, zawsze coś pada. Zawsze coś się wyniesie. Długo myślałem, żeby właśnie do tego miejsca przyjść. No bo naprawdę, czuć już jesień w lesie. Co jeszcze? No u mnie też tak, ten weekend bardzo taki pracowity, bojowy, bo i w pracy i na grzybkach, no i cały weekend też działałem jeszcze w wolnych chwilach z kabelkami. Udało się załatwić temat z tymi kiełbasami, które otrzymałem od Waldka, plus tego jeszcze dużo drobnicy. Tak więc nawet fajnie to wyszło. Dobra, no przenieśmy się teraz może do mojego warsztatu na podsumowanie, żebyście widzieli, jak to wyglądało. Widzimy się na warsztacie. No i tak, prosto z lasu jesteśmy na moim warsztacie. Oto owoc, że tak powiem, mojej weekendowej pracy. Tak, tyle tego jest. Jest złomik, jest aluminium, mosiądz żółty, mosiądz pobilany, miedź minibery, miedź błyszcząca. Ta miedziucha oczywiście z kabelków, z kiełbasy, którą otrzymałem od Waldka z kanału WD Warsztat. Zobaczymy, ile tego jest. No i drobnica. Jest kubełek Gałgana. Pozdro, Gałgan. I tutaj same takie drobne druciki, sporo tej dłubaninki było. No, na wierzchu kawałeczek miedzi kawałkowej i tutaj miedź pobilana, no ale ona może być w miksie, to sobie razem poważymy. No i co, pro poważenia, no to ważymy, nie ma na co czekać, bo to ma być takie szybkie podsumowanie. Dobrze, wagę włączymy. Mamy złomik. Kibelek złomu się uzbierał też, śrubki, śrubeczki i inne takie metalowe elementy magnetyczne. Ile tego jest? Kilo 292 gramy. Policzymy to, powiedzmy, po 90 groszy, tak, w zaokrągleniu, tu nie będziemy już teraz nic tam tarować. Złoty 16, zapisujemy złom do złomu. Pięknie, temat złomowy załatwiony. Zapisałem. Mosiądz żółty szedł. Mosiądz żółty teraz na metalu jest po 21,90, 294 gramy, 6,44 za ten mosiądz żółty, zapisujemy. I co? Mosiądz żółty do mosiądza żółty. Czas na mosiądz pobiał. Mosiądz pobielany jest, ile mamy? 328 gram. Mosiądz pobiał teraz po 19,90 jest na metalu. Co ja tu zrobiłem? Jeszcze raz, żeby tu nie było. Fajna cena by była, nie? 19,90. Tak, zgadza się. 6,53, patrzcie, za ten
kibelek tego miesiącu pobielanego. Zgadza się. Zapisujemy, już mamy 14-13. Miesiąc pobielany do miesiąców pobielanych. Zbiera się drobnica. Ameliinium. Tego też sporo jest. 816 gram aluminium. Aluminium mix teraz po 5,80 na Metaleo. Cyk. Czyli 4,73 za ten worek aluminium. Zapisujemy, już mam 18,86. Aluminium trafia oczywiście tutaj do mojego zielonego wiadra z aluminium. Tak sobie to ostatnio przygotowałem. O, wszystko tutaj. Elegancko. No i co? Czas na miedziuchę. A więc ruda na wagę musi być. Ruda na wagę. Ruda na wagę. No i pięknie. No i co? Kubek gałgana damy pierw. Ile to waży? Będzie chyba kilogram. Tu jeszcze taki włos. Kilo 92 gramy. Spoko, fajnie, ja się bardzo cieszę. To oczywiście miedź mix na Metaleo jest po 32,50. Tak to policzyłem w zaokrągleniu. Oczywiście to miedź kawałkową wrzucę sobie do miedzi kawałkowej, już nie będziemy się tam rozdrabniać. A więc za ten kubełek Gałgana 35 zł i 49 groszy. Tak więc super, bardzo się cieszę. Zapisujemy, już jest 54,35. A więc to zaraz trafi do zielonego wiaderka. I dalej lecimy z rudą na wagę, a więc mamy tak. Miedź błyszczącą. To wszystko z tego takiego długiego kabla, który otrzymałem w paczce od WD Warsztat. I ile tego mamy? Kilo 356 gram. Fajnie, ja się cieszę, no cały czas się cieszę. Miedź błyszcząca po 35,20 jest teraz na Metaleo. A więc za tą miedziuchę 47 zł 73 grosze. Wielkie, wielkie dzięki Waldi. Zapisujemy, już mam 102 zł i 8 groszy. I co? Teraz miedź Milberry. No, tego to wszystko z tych kiełbas, z tych pociętych kawałków. 732 gramy. Miedź Milberry teraz na Metaleo jest po 35,90. 35,90. A więc 26 zł i 28 groszy za tą miedź Milberry z kiełbasy. Jeszcze raz wielkie dzięki Waldi. I co? W sumie ile weekendowa robota dała? 128 zł i 36 groszy. Super. Myślę, że dobry wynik. Wracamy do lasu. Tak więc ładna sumka z tej dłubaniki wpadła nawet. Także warto tam zawsze podłubać. Tutaj rośnie mu humorek. No nie wiem, czy jakiegoś grzyba znajdę. Tutaj nigdy. Znaczy mi nic nie wpadło. Tylko takie. A tutaj rośnie takie coś propos grzybów. Tu to jest. Niech rośnie. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. No i tak. Weekend naprawdę spędzony intensywnie. W lesie też na grzybkach było. Sporo tych grzybków padło. Ale nie było czasu na kręcenie, bo to bardzo dużo czasu zajmuje mi to klękanie przed każdym grzybem, kręcenie i w ogóle. Co jeszcze? W niedzielę też taki właśnie odcinek wrzuciłem. Niemy. Sporo ciekawych komentarzy. No taki był pomysł już kilka wcześniej, też takich odcinków nakręciłem w tym stylu. Patrzcie, pełno grzybków jest. Nie robiłem też premierki, nie chciałem wam zajmować czasu. No bo to zawsze trzeba poświęcić ten czas. Ale zapewne teraz widzimy się wszyscy na premierce. Jest wieczór, późny wieczór, tak? Flaming przed nocną zmianą będzie. No i tyle. Dobrze. O, tu jest kolejna zdesperowana butelka. Dobrze widzę, czy nie? Tak. Tak. O, rozbita nawet, patrzcie. Cyk, do szkła. I tutaj jakiś grzybek. Grzyby są, tylko raczej niejadalne. No czuć jesień,
Dzisiaj zdecydowanie chłodniej. I oczywiście ciepło ubrany, czapka na głowie. No bo co, zdrowie najważniejsze, nie? Spory kawałek za mną. No i jest, tak powiem, czysto, tak? To bardzo dobrze. Tu już jest ta miejscówka, bo ja dzisiaj w ogóle od innej mańki, że tak powiem, tutaj dotarłem. Tam jest też to miejsce, to obozowisko, kiedy ostatnio tam sprzątałem, też tego sporo z mną wyszło. Dobra, tu sobie przejdziemy tą rzeczkę. Przejdziemy, przeskoczymy, udało się. Taka przygoda. Tak, no sobie profilaktycznie zerknę z tej strony. Nie, no nic tutaj, nic nie przybyło, nic się nie działo. Bo tu jest to palenisko, tak. Dobrze widać, dobrze widać. Nie widać żadnej świeżynki. Dobra, idziemy w tą stronę, w kierunku ogródków działkowych. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Ale to wygląda tak. Zobaczymy, czy jakieś tutaj grzybiarzy spotkamy. Bo tam do tego lasu, gdzie chodzę na grzybki, no to naprawdę jest tłok w lesie, bym tak powiedział. Niektóre miejsca to jakby tam stado słoni przeleciało. No ale to właśnie uroki tego sezonu grzybowego. I muszę powiedzieć, że w tym lesie, gdzie chodzę na grzyby, mimo takiej ilości grzybiarzy, jest czysto, jest porządek. No tutaj jest zaś jakiś nieporządek, że tak powiem. Butla. Jeszcze w środku coś zostało. Wylejemy. Woda niech zostanie w lesie. Dobra, energetyk, resztki energetyka. Niestety. No bo też jakiś tam był to napój. Koreczek trafi do koreczków. A butla na razie do flamingowej torby. Tutaj takie grzyby. Chyba to są te całe opieńki, nie? A tutaj taka butla. Chyba w ogóle dziki buchtowały w tym i grały sobie w butle. Nic do torby. Tam ktoś jest? Nie. Czy mi się wydaje? Nie. Aha, tam jest ten, taka też tam instalacja wodociągowa, energetyczna. A tu jest instalacja foliowa. Jeden foliok, drugi. Trzeci ucieka, ale już po tobie, pyk. Tu kolejne worki. O, tutaj. Tutaj by ktoś już to stąd wyciągnął tutaj. Więc pozbieramy i wyniesiemy. Dziki tu buchtują. To szkoda by było, żeby to jeszcze, mówiąc delikatnie, zeżarły, nie? Nie wiem, czy taka jest opcja nawet. No, taki tulipan to na pewno stąd musi wyjść. O, też kolejne szkiełko. A tutaj co to? Tabletki. Wygląda jak ten aviomarin na podróż. Tu też jakieś tabletki były. Plaster, normalnie. Ktoś chyba chorował w tym lesie. Nieczysta to jakaś uszczelka. Normalnie asortyment ciekawy. Tam coś widzę. Pod drzewem. Trzeba tam iść. Po drodze butelka szklana. Jakaś reklamówka. Tam też wiatr folię rozwiał po lesie. Tam już jest właśnie linia ogródków działkowych. Tam też jakieś prześwitują foliowe tematy. Lecą z drzewa patyki, czy to żołędzie. Ja zbieram folioczki. No, patyk zostań.
tam były resztki folii z worków po śmieciach, plastyczek. Patrzcie, tu kolejna butla. Tu kolejna. Torba, tu się mi zapełni szybko. I pyk. I taki bukiet leśnych tulipanów to musi wyjść z lasu. Normalnie, co za znajda. Moje śmieci tam, w oddali. Sobie też jeszcze chodzę po okolicy. W tej części lasu jeszcze nigdy nie byłem. I patrzcie, co ja tutaj znalazłem. Szorta, żeście zapewne widzieli. Wpierw myślałem, że to jest jakiś nagrobek, a to jest kamień graniczny księstwa Pszczyńskiego. Tak, zdążyłem sobie to wygooglować. No taka znajda w lesie. Normalnie, toż to zabytek chyba. Na pewno, nie wiem. Kawał historii. Kto szuka, ten znajdzie. No co za przygoda, nigdy bym nie pomyślał. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Tu jeszcze jest na dole jakieś tam oznaczenie, jakiś trójkącik. No, no. Księstwo Pszczyńskie. Tutaj granica, nie? Tylko w którą stronę? Czy kończyło się tu? I tam już było coś innego? No teraz nie wiadomo gdzie. Ciekawe, gdzie kolejny. Ciekawa historia, muszę sobie o tym poczytać. Ja już wiem, gdzie jest jeden, tak więc super, w oddali pociągi słychać, a więc niedaleko torów. No taka znajda. No, zobaczymy, co to jedzie w oddali. O, tu będzie widać. O, tu będzie, tu powinno być widać. Elf, tak? Jedzie elf sobie. No i takie miejsce odnalezione. Ale frajda. Ja myślę, że w tych okolicznościach przyrody to zrobimy sobie pozdrowionka. Tak będzie najlepiej. No i tak, w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem pozdrowić pierwszą trzynastkę obecną na czacie premierki ostatniego filmu ze sprzątania lasu. Zapewne z tego filmu też mamy spisaną pierwszą trzynastkę. I mamy tutaj listę z kanału 4 minuty. I pozdrawiamy. Pierwszy był Lechu 1982, pozdro serdeczne Lechu. Drugi był Neodymowy Kasta, pozdro serdeczne Daniel. Trzeci Heriksus, pozdro serdeczne Heriksus. Czwarty był w kanale, a więc pozdro Tadek. Piąta była Beatka, pozdrawiam cię serdecznie Beatko. Szósta była Ewa z Gdańska, pozdrawiam cię serdecznie Ewo. Siódma była Teresa, pozdrawiam cię serdecznie Teresa, a więc AABBKZZ. Ósmy był Samotny Wilku, pozdro serdeczne Samotny Wilku. Dziewiąty był Marcin Juraszek, pozdro serdeczne Marcin. Dziesiąty był Heniu Z, pozdro serdeczne Heniu. Jedenasty był Ostry, czyli Wszechmocnie Uzdolniony, pozdro serdeczne Ostry. Dwunasty był Lolo Lu, pozdro serdeczne Lolo Lu. I trzynasty był Krzysztof Wower, a więc pozdrawiam cię serdecznie Krzysztof. Przy tej okazji jeszcze raz gorąco i serdecznie pozdrawiamy Tenie raz, dwa, trzy. I przy tej okazji chciałem też gorąco podziękować i pozdrowić wspierających kanał Flaming Recycling, a więc Piątas, Mariusz Pan, Goliat, Krzychu z Landu, Celina Datkun, Pociągowo, Tomasz Kropek, Sanda Szwa, Lechu 1982 i Neodomowy Kasta. Tak więc jeszcze raz z tego miejsca gorąco wszystkim dziękuję, gorąco pozdrawiam. Normalnie takie emocje we mnie są teraz. Cieszę się, że znalazłem takie miejsce. Dobrze. Wiem, gdzie to jest, pewno tutaj wrócę nieraz. Myślę, że któryś z odcinków ze sprzątania lasu to właśnie zacznę od tego miejsca, bo to tak, w tym miejscu nigdy nie byłem jeszcze, po tej stronie, w tej stronie bliżej ogródków działkowych.
a przypuszczam, że tutaj coś będzie więcej. Poczytam sobie, ale znajdę coś gdzieś jeszcze o tych słupkach, no bo może gdzieś w linii tak są gdzieś inne, może tam są, nie wiadomo, zobaczymy. Może gdzieś to miejsce jest udokumentowane, gdzieś to jest, ale mieszę z tym. Dobra, wracamy do śmieci, bo bym tu teraz spędził za dużo czasu. W drodze do moich śmieci, oprócz folioczków, patrzę tutaj, flamingówka schowana, jak grzybek. No, sporo tej folii wszędzie jest. Tam jeszcze pełno tego tutaj. Tutaj, no, amelinium jest. I do torby. Patrzcie, torba cały czas stoi w jednym miejscu. Chodzę tu wokół tej torby. A tu jest takie śmiecie, taka stara butla i co? Jakiś folioczek. Jak ja tak grzyby zbieram w lesie, to ile jak grzybów ominąłem? No ale nic. No butla mega stara, bo patrzcie, pełna rzutków. Praktycznie cała pełna. Trzeba to niestety wyczepać. Pusta. Jedzie kolejny pociąg. Fajne, klimatyczne miejsce. Przy okazji też pozdrawiam wszystkich fanów kolei i twórców, że tak powiem, kolejowych, już nie powiem, że wykolejonych, no ale na pewno Krzychu Pociągowo, Lechu 1982, no i no bo tych oczywiście znam, a się śmieci przewróciły z wrażenia mi na nogę. Dobrze, pozdrów dla Was, idziemy w las, idziemy dalej. I tu jeszcze tak jakiś folioczek. Było żółte w lesie. Pyk. Miejsce w miarę ogarnięte, ale ja tu wrócę. To jest ten temat. Jeszcze do przejścia. Tak jak powiedziałem wcześniej, sporo tej folii, różnych worków porozrywanych. No, wiatr pewno rozwiał. O, ale tego tu nie można zostawić, szkiełko. Flamingowa torba pełna, ale coś jeszcze do niej dopchamy. Tu się błyszczy kolejne szkiełko. To zabierzemy to stąd. Cyk, tu jeszcze jedno. Odpady niebezpieczne, że tak powiem, dla zwierzyny. Tym bardziej, że tu są te ślady buchtowania dzików. No myślę, że to one tutaj tak tutaj działają. Smakołyki lecą z drzew, no bo żołędzi tu jest pełno. Tak więc szkoda by było, żeby tu się tym poraniły. Dobra, trzeba przeskoczyć teraz tą rzeczkę. Ale przed oddaniem skoku takie szkiełko tu jeszcze wychodzi. Kurczę, i tu jeszcze coś jest. Nie ma tak prosto i nie ma tak łatwo. Dobra, woda wylana. Zabieramy się za forsowanie rzeczki. No, ja już po drugiej stronie rzeczki. Naprawdę zobaczcie, to miejsce świetnie wygląda. Jeszcze ta pora roku. Słońce tu świetnie przebija. Pomału będziemy wychodzić. Kolejne upakowanie po lekarstwach. No ktoś tu się zdrowo leczy w tym lesie. Tulipan. Szkiełko. Reszki z flamingówki. No, stalowa puszka. Już zdążyła zgnić tutaj. Ale tulipany muszą wyjść. To nie zgnije. Tutaj w tym miejscu często były jakieś takie pozostałości po, tak powiem, imprezach alkoholowych. Udeczki, kieliszeczki, właśnie też tu znalazłem literatki. Na razie tylko zdesperowana butelka, ale też pełna niestety żuczków. No nie zostanie w lesie dzięcioł. Tam jakieś ptaszysko mnie okrzyczało. Pyk, ale butelka musi wyjść, ptaku. Pyk.
sporo tych drzew poprzewracanych, ale to raczej nie działalność bobrów. No stare te drzewa widać, suche, wyschnięte, spróchniałe. No i tak myślę, że nie ma co przyciągać. Lecą liście drzew, jesień pełną gębą, ja na skraju lasu, usatysfakcjonowany. Patrzcie, pełna torba flamingowa śmieci wychodzi z lasu. No szkoda, że one tutaj są, ale no ten kamień to zrobił robotę na mnie, dla mnie takie odkrycie. Ciekawe w ogóle, ile razy koło niego przeszłem, nie? No ale właśnie warto wyjść do lasu. Dobrze, ja już wychodzę. Tu jeszcze podejmuję ostatniego. O, folioka, pewno coś po drodze wpadnie, to też wezmę. O, tutaj mamy przed sobą las, jesienny las. Jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału. Jeszcze raz wielkie pozdrowienia dla Teni raz, dwa, trzy. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!